Łukasz Fabiański zatrzymał Tottenham, West Ham United lepszy od lokalnego rywala. Niespodziewana porażka Newcastle United. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Brazylijski Santos spada z ligi po raz pierwszy w 111-letniej historii klubu. Kibice wyszli na ulicę, całe miasto płonie. PZPN jednym zdaniem pożegnał Jakuba Kwiatkowskiego. Nowy król holenderskiej piłki nożnej. W tym sezonie nie stracili jeszcze żadnego punktu. 4 lata zawieszenia dla Paula Pogby. To może stać się faktem, a belgijski napastnik najszybszy w tym sezonie. Zachęcam Was, aby do nas dołączyć i subskrybować kanał, na pewno tego żałować nie będziecie. Dajcie na dole w komentarzu znać, na który mecz w ten weekend czekacie najbardziej. Na przykład już dzisiaj wieczorem Juventus zagra z Napoli. Życzę Wam miłego dnia i zapraszam do oglądania. Tottenham, który walczy o pozycję w top 4, wczoraj został zatrzymany przez West Ham United i Łukasza Fabiańskiego. Młoty wygrały na wyjeździe 2-1. Co ważne, to był to pierwszy mecz polskiego bramkarza w tym sezonie w Premier League i kto wie, być może nie ostatni. Łukasza w pierwszej części meczu pokonał Romero i dał prowadzenie, a koszmarny błąd po zmianie stron popełnił Udogi, który za słabo podał do bramkarza, a to wykorzystał Ward Prowse. Niespodziewany wynik mieliśmy także w meczu Evertonu z Newcastle United, który to wygrał 3-0. Sroki niedawno rozbiły Paris Saint-Germain, pokonały Manchester United, a przegrały z drużyną ze strefy spadkowej. Co jednak ważne, to pierwsza bramka padła w minucie 79 po błędzie Kierana Trippiera. Ta wygrana sprawiła, że Everton opuścił strefę spadkową, w której się znalazł po odjęciu 10 punktów przez władze ligi, a gdyby tak się nie stało, to w tym momencie byliby nad Chelsea. W meczach Pucharu Polski Karina Gubin przegrała po ciekawym meczu z Piastem Gliwice 2-5. Dalej zagra również Wisła Kraków po wygranej 4-1 oraz Lech Poznań, który w meczu przyjaźni zwyciężył z Arką Gdynia 1-0. Pierwszy raz w historii brazylijski Santos, dokładnie ten, w którym to wychował się Neymar, spada z ligi, a ostatni mecz tego sezonu, który mogli wygrać i uniknąć degradacji, przegrali 2-1. Kibice takiego obrotu wydarzeń najlepiej nie przyjęli. Wyszli na miasto, doszło do zamieszek czy palenia samochodów należących do piłkarzy. Oczywiście takich rzeczy nie pochwalam, jednak rozumiem rozgoryczenie kibiców. Jest to pierwsza taka sytuacja w 111-letniej historii klubu. 11 lat pracy Jakuba Kwiatkowskiego w Polskim Związku Piłki Nożnej to bardzo długo, ale związek było jedynie stać na tak lakoniczne oświadczenie. Decyzją selekcjonera reprezentacji Polski oraz dyrektora Departamentu Komunikacji i Mediów Jakub Kwiatkowski zakończył współpracę z PZPN. Dokładnie tak, to jest zaledwie jedno zdanie. Pracujesz 11 lat, a w pożegnaniu nie ma nawet jednego zwykłego słowa dziękuję. Po prostu jak naplucie komuś w twarz, nie ma co tego ukrywać. Wiadomo, zmiany są ważne, a kto wie, być może nawet ta była potrzebna, aby iść dalej naprzód, ale chyba słowo dziękuję nic nie kosztuje. Być może doszło do jakiegoś konfliktu czy też nieporozumienia pomiędzy Kwiatkowskim a PZPN, ale nie ma tego ani w tym zabawnym oświadczeniu związku, ani w stanowisku samego pana Jakuba. Na pytanie o powody rozstania otrzymaliśmy taką odpowiedź. Nikt mi niczego nie przedstawił, po prostu zostałem poinformowany o zakończeniu współpracy, żadnego wytłumaczenia i powodów. Tak brzmi oświadczenie opublikowane przez Jakuba Kwiatkowskiego. Trudno zebrać myśli i ubrać w słowa 11 lat pracy w PZPN. Dokładnie tyle wybiło 3 grudnia. Jak dowiedzieliście się wszyscy z opasłego i anonimowego komunikatu PZPN, nadszedł dzień, którym skończyłem swoją niesamowitą przygodę w pracy z reprezentacją. Gdyby to ode mnie zależało, to oczywiście ta przygoda trwałaby dłużej, ale na pewne rzeczy w życiu nie mamy wpływu. Z tego miejsca dziękuję wszystkim piłkarzom reprezentacji Polski, z którymi mogłem przeszywać tą historię, wszystkim trenerom, z którymi współpracowałem oraz niezapomnianej i niesamowitej grupie kolegów ze sztabu organizacyjnego kadry. Dziękuję też kolegom dziennikarzom za współpracę. Starałem się być dla Was i służyć pomocą. Jeśli w czymś Was zawiodłem, to z tego miejsca przepraszam. Być może teraz, zwolniony z blokady, będę mógł nieco swobodniej komentować polską piłkę. Kto wie, być może to ostatnie zdanie zwiastuje, że już niebawem dowiemy się czegoś nowego o tej sytuacji i poznamy jeszcze wiele innych smaczków naszej reprezentacji. A panu Jakubowi życzymy wszystkiego najlepszego. W lidze holenderskiej kryzys przeżywa Ajax Amsterdam, drużyna, która jeszcze do niedawna gromiła rywali, wygrywała różnicą 7, 8 czy nawet 9 bramek. W tym sezonie radzi sobie zdecydowanie gorzej. Jednak Holandia ma już nowego króla, a nim został PSV Eindhoven. W tym momencie wygrali wszystkie 15 meczów, na koncie mają 45 punktów ze znaczącą przewagą nad drugim Feyenoordem. Dodatkowo stracili zaledwie 6 bramek, zdobywając aż 52. Wyniki są iście niesamowite i ciekawie jak będzie z utrzymaniem tej formy w drugiej części tego sezonu. Zostały również ogłoszone nominacje do nagrody Piłkarza Roku Afryki, którego poznamy w poniedziałek 11 grudnia. Szansę na zgarnięcie tego tytułu ma Mohamed Salah z Egiptu, reprezentant Maroka Ashraf Hakimi oraz Victor Osimhen grający dla Nigerii. Kto waszym zdaniem powinien zdobyć tę nagrodę? Dajcie znać na dole w komentarzu. Oficjalnie Paul Pogba kończy karierę. Kto wie, być może już niebawem takie nagłówki zobaczymy w prasie, a to z tego powodu, że przyszłość tego zawodnika nie prezentuje się kolorowo. Agencja antydopingowa, która także w próbce B odkryła za wysoki poziom testosteronu, domaga się dla francuskiego pomocnika zawieszenia aż na 4 lata. Taka przerwa sprawia, że praktycznie nie ma możliwości na grę na najwyższym poziomie. Co więcej, to nie może trenować z kolegami z Juventusu, a może to robić jedynie indywidualnie, ale wiadomo, że to nie jest to samo. Na aferze dopingowej ucierpiało także jego wynagrodzenie, które z 8 milionów euro spadło do 42 tysięcy euro i to rocznie. Stara dama może się także postarać o wypowiedzenie tej umowy z winy zawodnika, a jak zapewniają media, to nie będzie stanowiło większego problemu, gdyż na podstawie tych dowodów sąd na pewno przyzna rację klubowi z Turynu. Timo Werner opuścił RB Lipsk na rzecz Chelsea. Już wrócił do byłego pracodawcy, a teraz niemiecki Bild informuje, że i ten chce się go po prostu pozbyć. Aktualna forma napastnika jest delikatnie mówiąc kiepska. Zdobył zaledwie 2 bramki w tym sezonie i klub szuka dla niego wypożyczenia, aby tam mógł odbudować formę. Jeszcze niedawno rywalizował z Robertem Lewandowskim o króla strzelców Bundesligi, a teraz taki zjazd. Ciekawie jak będzie wyglądała jego dalsza kariera. Belgijski piłkarz marokańskiego pochodzenia Openda ustanowił rekord szybkości biegu w tym sezonie Bundesligi. Zawodnik RB Lipsk osiągnął 35,68 km na godzinę. Drugi w tym zestawieniu jest Linton Meina z FC Köln oraz Ansgar Knauf z Eintrachtu Frankfurt. Dodatkowo 23-letni Openda w tym sezonie rozegrał 21 meczów i zdobył aż 17 bramek, co jak na debiutanta jest genialnym wynikiem. Sevilla zmierzyła się z piątoligowym Atletico Astorga w ramach Pucharu Króla i wygrała 2-0, a po meczu zakopali się w błocie i to dosłownie. Autokar z zawodnikami Sevilli nie był w stanie wrócić do domu i na pomoc przyszedł jeden z pracowników piątoligowca z takim niewielkim ciągniczkiem, który uratował rywala. Jak widać, takie sytuacje zdarzają się nawet najlepszym. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. We francuskiej Ligue Montpellier zmierzy się z RC Lens, w Hiszpanii Getafe zagra z Walencją, w niemieckiej Bundeslidze Hoffenheim zmierzy się z Bochum, we Włoszech będziemy mieli wielki hit i starcie kolegów z reprezentacji Polski, Juventus podejmie Napoli, w polskiej Ekstraklasie Ruch Chorzów zagra z Zagłębiem Lubin, a Pogoń Szczecin podejmie Wartę Poznań, natomiast w pierwszej lidze GKS Tychy, Polonia Warszawa, a Zagłębie Sosnowiec kontra Motor Lublin. Na dzisiaj to koniec, dziękuję wam za oglądanie do samego końca. Jeżeli z tego filmu dowiedzieliście się czegoś nowego, to nie zapomnijcie go ocenić, będzie mi naprawdę bardzo miło. Zachęcam także do obejrzenia poprzedniego filmu, gdzie mówiliśmy między innymi o kryzysie w Manchesterze City. Jeszcze raz życzę wam udanego dnia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!